Niemcy, na terenach okupowanych, tworzyli dla ludności żydowskiej getta. Największe w Europie powstało w Warszawie w 1940 roku. Tutaj, na niewielkiej przestrzeni, w straszliwych warunkach bytowych, stłoczono ponad 400 tysięcy ludzi. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli likwidację warszawskiego getta, wywożąc znajdujących się na jego terytorium ludzi do obozów zagłady. Był to kolejny etap rozpoczętej wiosną tego roku operacji Reinhardt, mającej na celu wymordowanie wszystkich Żydów zamieszkałych w Generalnym Gubernatorstwie. Terenem zbiorczym dla osób wywożonych do obozu zagłady Treblinka II był plac przeładunkowy Umschlagplatz, gdzie w koszmarnych warunkach przetrzymywano Żydów przed załadunkiem do bydlęcych wagonów. Stąd też prawie codziennie odchodziły transporty liczące około 5-6 tysięcy osób. Trwająca niespełna 2 miesiące brutalna akcja likwidacyjna doprowadziła do śmierci ponad 300 tysięcy Żydów z Warszawy i okolic. Ostateczna zagłada getta warszawskiego nastąpiła w maju 1943 roku po stłumieniu przez Niemców powstania kwietniowego.